Skarga. Informują, że w dniu o godzinie W na ulicy zostałem bestialsko zaatakowany przez dwóch policjantów w mundurach, którzy wyskoczyli z radiowozu. Numer boczny podbiegli do mnie i spytali o imię i nazwisko. Ja nic nie zrobiłem. Tak tylko sobie stałem o drugiej rano przed całodobowym sklepem monopolowym, bo czekałem na mamę i tatę. Owszem, chwiałem się. Ale nie dlatego, że byłem pijany, ale wiał mocny wiatr od strony Bałtyku. Oceniam, że tak z siedem w skali piwnej, a w porwach dochodziło nawet do dziesięciu. No więc tak sobie stałem, a oni podbiegają i pytają się, dlaczego chciałem uciekać na ich widok. A to wcale nieprawda jest. Ja po prostu sobie nagle przypomniałem, że mam na gazie w domu czajnik wstawiony, chomika trzeba nakarmić i dobranocki zapomniałem oglądnąć. A na tefa Polonia po drugiej w nocy powtórka jest. No więc obróciłem się na pięcie i chodu. Ale mi się nogi poplątały ze strachu, jak usłyszałem stój policja, wyrżnałem wyrżnąłem pyskiem w trawnik. Nie musiałem wstawać, bo ten wyższy złapał mnie za kółnierz i podniósł w powietrzu. Zacząłem krzyczeć: Ratunku, biją mnie! Bo tak mnie starze uczyni. Zawsze dresie Niemcy nie biją, jak jeżdżę za odrę na Jume, chciałem powiedzieć do pracy i to pomaga. Wtedy z mojej kieszeni wypadło coś na ziemię. Niszczy pies, przepraszam, policjant, podszedł, podniósł ze spojrzał i powiedział: Kurwa to prochy są, będzie ze trzy gramy amfy. Ja nie wiem co to jest tamfa. O prochach nigdy nie słyszałem, a rozszerzone źrenice to mam po dziadku. Profesorze katolickiego uniwersytetu, dlatego, że mądry jestem i wiecznie zdziwiony hamstwem, przemocą i złodziejstwem, jakie mnie otaczają w ojczyźnie w Polsce. Więc mówię psot policjantom, że to nie moje. Na pewno no, ktoś mi wsadził przez przypadek, albo pomyliłem spodnie w szatni, wychodząc z teatru, bo ja przydzę się narkotykami i dlatego nieudolnie przekreślone. Zawsze je wciągam z zamkniętymi oczami. Mówię więc do tego wyższego, żeby spierdalał i mnie puścił, bo nie po to moi rodzice zapierdalają na prywatnym biznesie po 12 godzin dziennie, płacą na policję podatki, tak mi mówiła mama, żebym teraz po nocy fruwał w powietrzu. Wtedy on mnie puścił i powiedział: Słuchaj, pierdolony podatniku, jesteś zatrzymany jako osoba podejrzewana o posiadanie środków odurzających, i jako taka trafisz do puszki na 48 godzin. Jasne? Mnie tam dwa razy nie trzeba powtarzać, więc w nogi, bo byłem niewinny. Ale mnie dogonili po dwustu metrach. Ale tylko dlatego, że nałogowo od ośmiu lat palę papierosy, a mam dopiero 17 ukończonych wiosen na karku. W przeciwnym razie mogliby mnie pocałować. Więc jak mnie dogonili, sponiewierali okrutnie mą osobę. Nawet nie wiedziałem, że taki, ten, taki giętki jestem. Widocznie minąłem się z powołaniem. Powinienem zostać akrobatą albo człowiekiem gumą. O właśnie. Kilkakrotnie dostałem pałą w dupę i przeżyłem to bardzo, bo mnie w domu nikt nigdy nie bił. I ja tam rządzę. Rozstawiam mamę i tatę po kątach i mówię im, że jak nie dostanę 200 złotych na cele własne co trzeci dzień, to na nich doniosę, że rżną się w dupę, leją po mordach i wyzywają od kurew i złodziei po każdej domowej imprezie. Już w przedszkolu jako nowicjusz wymiatałem całą grupą starszaków i nie było takiego, który by mi podskoczył. W szkole nagrywam nauczycieli na kumry przybyle okazji. I mam na wszystkich haki, łącznie z panią dyrektor, która ma romans z panem od biologii. Mimo, że mają mężów, żony, dzieci, komunię świętą, obrączki ślubne i kopie moich nagrań w swoich szufladach. Akcję policji też bym nagrał, ale mi bateria wysiadła, bo dwie godziny użerałem się ze spanikowanym dealerem na spotkanie w mieście. Wracając do tematu. Psy chciały na siłę zaciągnąć mnie do radiowozu. Ale ja nie chciałem, bo było mi nie po drodze, więc wczepiłem się w przydrożny betonowy słup oświetleniowy. Pościłem dopiero, jak zaczęli mnie pałować po pęcinach. Bo wcześniej, jak ciągnęli moje nogi, to myślałem, że ściągną mi rajtuzy, które noszę i będzie po wszystkim. No co, no zimno było? Złapano mnie za wsiarz i pofrunąłem do klatki w suce, znaczy radiowodzie. Po drodze zażądałem kontaktu z wypasionym adwokatem obdukcji lekarskiej, profesorskiej. Tu i teraz bo czułem się zmaltrytowany, pobity i upodlony oraz trzech telefonów. Do Patrycji, że nie przyjdę. Do Fafika, że towar przepadł. I do starych. W ratunku, psy mnie biją. Ale nie dostałem takiej możliwości. Na koniec usłyszałem jeszcze jak ten niski mówi do wysokiego. Patrz, kurwa, podrapał mnie, chuj jebany, co za ciota. To obraża moje przekonania religijne oraz skłonności seksualne i może podważyć moją pozycję w grupie gitów i galerianek. Żądam przykładnego ukarania obu psów. Może być chłosta na rynku głównym, a najlepiej to wyjebać obu z psiarni, bo to wstyd dla Polski. Nadmieniam, że w sprawie posiadania przeze mnie środków odurzających w postaci czterech gramów amfetaminy i trzech gramów suszu roślinnego, czyli marihuany, którą wytrzepano mi na komendzie ze skarpetek razem z głupimi myślami z mojego durnego łba, toczy się obecnie sprawa w sądzie, ale tam mi mogą Mój super adwokat powiedział, że wszyscy naskoczyć, bo jestem sprawca młodociany. A on wie, co mówi. Za samo naciśnięcie klamki w mojej wypasionej kancelarii bierze jeden tysiąc złotych na dzień dobry. To wszystko. HWDP. I co to jest? Pizda 01 świdruje mnie wzrokiem. Skarga? Pytam z ostrożności. Przecież wie. Czytała akta sprawy. Nasze notatki urzędowe. Niestety, inspektor należy do tej grupy oficerów przełożonych policji, którzy najpierw każdego cywila za wszystko przepraszają, opierdalają z góry na dół liniarza, a wyjaśnienie sprawy pozostawiają prokuraturze. Co ty sobie posterunkowy wyobrażasz? Ja to prześlę do prokuratury jako zawiadomienie o przestępstwie. I to wszystko. Możesz wyjść. Wychodzę. W sekretariacie napotykam pełen litości wzrok lasek sekretarek. W takich okolicznościach może i miałbym szansę na względy? Z tego co słyszałem, też nie mają łatwo. Umówię się, wypłaczemy sobie to i owo, zbliżymy. Wiem, podejdę do tej młodszej, spytam: Chcesz o tym porozmawiać? Nie zdążyłem z gabinetu wypada hetera. Posterunkowy! Ulica czeka! A pani do mnie? Spierdalaj kaszalocie zajebany! Mruczę na schodach. Do mnie mówisz? Zastępca naczelnika kryminalnego pojawił się jak duch. W ogóle od kilku tygodni wszyscy się jakoś zmieniliśmy. Atmosfera nerwowa w całym budynku. Większość porusza się bezszelestnie, cichutko zamyka drzwi do biur. Milkną rozmowy na korytarzach, częściej oglądamy się za siebie. Podpierdalanie, donoszenie, wzajemne podsłuchiwanie norma. Każdego ranka, pół godziny przed oficjalną odprawą, do pani komendant biegną sprintem. Szef drogówki, nowy kierownik dzielnicowych i zastępca naczelnika prewencji. Przed Heterą nic się nie ukryje. Zrobisz rysę na błotniku radiowozu już afera. Zjedziesz dwie minuty wcześniej z rejonu, bo masa kwitów do zrobienia. Notatki urzędowe, pokolizyjne rezady, Za mało mandatów przetargasz ze służby. Na drugi dzień zjebki i patrol pieszy przez miesiąc. dyżurni jednostki, stare wygi, a zachowują się rano przed obowiązkową wizytą w gabinecie jak dzieci po psocie. No chuje ci idzie. Nikt nikomu już nie ufa, każdy obawia się nosu i delegacji za zasługi na drugi koniec powiatu do jakiegoś zapomnianego rewiru. Po tygodniu razem z kolegą otrzymaliśmy wezwania do prokuratury. Podobno ma być super adwokacik. Starzy nie żałują kasy na synka. Ładny chuj! Do postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych, wezwań i przesłuchań z uprzedzeniem artykułu 183 KPK, mówiącym w paragrafie pierwszym, że świadek może uchylić się od odpowiedzialności na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbu. Oglądam się za wsparciem, ale wsparcie daleko w tyle. Właśnie podciąga opadające, co rusz spodnie i drzy. O kurwa! O kurwa! Na no co mi to było? O kurwa! Bo... A ja mogłem zostać traktorzystą! O kurwa! Mam coś takiego w sobie, że jak się w kurwie to nie odpuszczam. Tamten miał popularny wśród młodzieży napis na plecach: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Zaczynał się od góry i szedł w dół ku czterem literom. Hasło dosyć duże, fosforyzujące. Dla mnie jak płachta nabyka. Zaryłem kopytami w ziemię, buchnęła para. O ty chuju jeden, nie będziesz mi tu na rejonie przez płotki skakał. Szybciutko doszedłem tryty mały. Wcale nie podłożyłem mu nogi. Nikt mu dupy nie skopał w odpowiedzi na dręczącego pytanie. Sam się wypierdolił na korzeniach czarnej orchidei. Zatrzymałem się, pytam zdyszany... Byłem trochę zmęczony przez najbezbicia. Skurwiela. Czy go uciekasz człowieku? Ale mi nie odpowiedział. Chciałem go podnieść, pomóc obywatelowi, sprawdzić. Może coś sobie uszkodził. I bym to zrobił. Gdyby nie rozpędzony sierżant. Trudno wyhamować pociąg z czterdziestoma pełnymi wagonami, a on tak zapał. Sto dziesięć kilo waliło na staranem. Wpadł na mnie, ja na obywatela, może stąd jego powierzchowne obrażenia w postaci pizdy pod lewym okiem, licznych zadrapań, siniaków, urażonej dumy. Nadmieniam, że kiedy zbieraliśmy się do kupy z kieszeni, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, wypadła porcja, najprawdopodobniej środków odurzających, których posiadanie jest zabronione. Ponieważ nasza fura nie nadawała się już praktycznie do niczego poza funkcją barykady, wezwaliśmy drugi patrol. Jeszcze tylko półgodzinne szukanie kredek, które wypadły nam z tornistrów, jaki skurwy syn takie bojowe kamizelki, z których przy jednym podskoku wypada wszystko. Notatnik służbowy, prywatny długopis po oszczędności w komendzie głównej, latarka za własne pieniądze kupiona, kajdanki państwowe, kluczyk, czasami broń, bądź magazynek się zgubi, a jeszcze jednorazowy policyjny bandaż, legitymacja służbowa, policyjna blacha. Radiostacja, pałka, rękawiczki, podręczny komputer do sprawdzania przy legitymowaniu obywateli, taryfikat mandatów, ściąga z rejonem patrolowym I to jeszcze nie wszystko. Przecież my nie mieliśmy nawet czasu pierdolić narkomanowi zajęcie odzyskiwaniem utraconych kredek, żeby nie wyłapać postępowania dyscyplinarnego zaraz po ukończonej służbie. Faktycznie na komendzie ze skarpetki wypadła kolejna porcja narkotyku. Obywatel sam ściągał jeszcze chciał dowód zażerać razem z foliowym opakowaniem, no ale jesteśmy bystrzy i wyrwaliśmy mu to praktycznie z gardła, ratując być może kutasowi życie. Kto nas doceni? Chuja zbadał lekarz. Nie mojego, zatrzymanego. Śpun powiedział, że możemy na niego naskoczyć. Stwierdził, że Pokémon jest zdrowy jak ryc, tylko najarany i jako taki może być osadzony do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Wydał stosowne zaświadczenie. O, widzę, że pan mecenas jeszcze się z nim nie zapoznał. Jaka szkoda. Widocznie prochy zdrowiu nie szkodzą. To no to poszedł siedzieć. Na tym chciałbym zakończyć swe rozbudowane nieco zeznania. Są pytania? Panie mecenasie? Nie? Super. Mogę już iść? Tak, wiem. O sposobie zakończenia postępowania, wyjaśniającego dowiem się z pisma oficjalnego albo kolejnego wezwania. Tym razem do sądu. Nie będę zawieszony? Hurra! Czemu się cieszę, pani prokurator? Bo dzisiaj mam kolejną nockę. I jakby mnie zawieszono, Runęłoby moje dotychczasowe życie. Nie mógłbym się odnaleźć. Mam już sobie iść? No to do widzenia. O mały figiel, spóźniłbym się na nockę. Są policjanci, owszem, przyznaję, którzy przychodzą do służby godzinę wcześniej. Siadają, piją kawkę, plotkują, dupy obrabiają, komu się da. I już doczekać się wprost nie mogą, kiedy pójdą na ulicę czynić dobro. Drugi sort mądrowych leci na łeb i szyję, za pięć dwunasta do roboty z wywieszonym na wierzch Po drodze dwa razy odbierają telefony od przełożonych w stół. Gdzie ty kurwa jego macie jesteś? Odprawę zaczynamy, a ciebie ani widu, ani słychu. Dokumenty wpadają z ziejani. Zupełnie nie w głowie im telegram. Numer ileś tam Mówiące o kolejnych wizjach dupków z komendy głównej, więc wparowuję do pokoju odpraw, a tam nowi. Znaczy, się nowe dupy. Taki trend. Emancypacja plus feminizm razy głupota galopująca równa się dwie zielone laski w czarnych policyjnych mundurach. Razem wzięte sięgają mi do brody. Ale nie wzrost kobiety najważniejszy, podobno najseksowniejszym organem ludzkim jest mózg. Co ja zrobię, że taki wyrośnięty jestem? Odprawiający dupowłaz, wazeliniarz zawodowy, w aspiranta mówi, że służbę patrolową będziemy pełnić wszyscy razem. Super. Zawsze marzyłem o trójkącie z pałkami, rewolwerami, kajdankami i radiowozem na sygnałach w tle. Kolega z kursu wyleciał z firmy po pół roku służby za fotografię w internecie, gdzie reklamował polski burdel razem z trzema kurwami ubranymi tylko Pierwsza w policyjną czapkę, druga z pasem szerokim na nagich biodrach, a trzecia jedynie w zomowskich opinaczach. Całość dopełniał stojący na sygnałach radiowóz oraz koleś w stroju Adama z otrzymanym w łapach służbowym gnatem, uśmiechem na pysku. Hasło WIRLADEN ZIDAS GANS JARAIN zrobiło furorę za Odrą. Klientela waniła drzwiami i oknami. Kumpel miałby darmowe teta-tet do ustranej śmierci, gdyby nie wścibski oko Polaka na saksach. Przesłał maila na wyszukany adres komendy głównej, gdzie w nocy obudzono dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych. Nikt nie lubi być wyrwanym z objęć. Wszystko jedno. Morfeusza, blondynki, sekretarki, a może żony, hetery. Inspektor od ścigania skundlonych psów dostał piany na samą wieść. Jak zobaczył własnymi oczami, krew go zalała. Po dwóch godzinach od informacji przed drzwiami posterunkowego żona tego, dziecia tego frajera stanęły trzy wypasione bulteriery z inspektoratu wyszkolone do zabronionych podobno walk psów. Jeśli chodzi o czworonogi. Grzecznie zapukali. Otworzyła zaspana małżonka skundlonego gliniarza. Ze względów humanitarnych powiedzieli kobiecie, że Szanowny małżonek jest wprost niezbędny. Sam generał nie może się doczekać przyjazdu posterunkowego. Baba nie załapała. Obudziła Gienka ze słowami: generał czeka, ubieraj się ciulu. Jako, że inaczej nie nazywała drugiej połówki ze względu na liczne podejrzenia o zdrady małżeńskie i ogólnie zaburzone relacje w związku. Kundel wyczuł pismo nożem. Postanowił ewakuować się przez pokój dziecięcy. Otwarte okno. Było lato. W ferworze zapomniało o własnym adresie. Ulica, klatka, ileś tam przez cztery, co jasno wskazywało na pierwsze piętro. Przy wysokim parterze można liczyć trzecie, nawet. Zapewne lecąc w dół, skundlony kłębek przypomniał sobie może nawet pożałował. Faktem jest zabrany przez karetkę. Z podejrzeniem złamania miednicy prawej nogi i ręki na nazajutrz przeszedł do cywila bez praw, honoru oraz zdrowia. Z kobietami w policji trzeba uważać. Wsiadamy do samochodu, ruszamy w teren. Laski patrzą we mnie jak w górę. Jestem w niebo Ktoś jednak mnie uwielbia. Co z tego, że mam mało służby. One są dwa dni po szkółce. Jeszcze bardziej zielone, wymalowane z tipsami, kolczkami. Szkoda, że nie w mini. Widzisz i nie grzmisz. Miejmy nadzieję, że do sądu nie pójdziemy. Ja bez wulgaryzmu zdania nie umiem powiedzieć. W końcu mam półtora roku służby i jeszcze się trzymam. Tak jest. Wracam do sedna sprawy, czyli jak tam było. Tak tam było, ale jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było mawiał zacny wojak szwejk znowu nie na, nie na temat? ponownie przepraszam więc sierżant mówi krzycząc o ucieka patafian i wskazuje na klienta pana mecenasa który bez strzałów ostrzegawczych włącza nitro w nogach i już mieli trawnik no to ja bez namysłu redukuję biegi włączam dyskotekę i rura za gamoniem z jedną ręką na gałce Dźwigni, drugą na kierownicę, a trzecią trzymam mikrofon od Zury. Policyjny system zewnętrznego komunikowania się z pierdolonymi podatnikami. Dresie, stój, policja! A to północ chyba była. Nie najlepsze rozwiązanie problemu. Tylko ludzi pobudziłem. Uciekinier na napęd rakietowy chyba przełączył, bo jak nie odpali gumowych podeszw Że co? Znowu nie na temat? I nie po ludzku mówię. Że pan mecenas nic nie rozumie z mojego bełkotu? A pani prokurator się uśmiecha, więc morda w kub... Dobra, dobra. Wracam do swobodnej wypowiedzi, czyli zeznań świadka uprzedzonego z artykułu żebym prawdę prawił? A co mnie na odpowiedzialność narazić może w tupę sobie wsadził i nie popierdolił się sam? I co jeszcze? Że zeznaje nieprawdę? Bo policjanci nie mają trzech rąk, a ludzie w ogóle nie posiadają? To niemożliwe? No patrzcie, o Boże. A ja tyle razy na interwencjach jedną ręką pałowałem, drugą wzywałem pomoc, trzecią drapałem się po plecach, czwartą rozpisywałem notatnik służbowy na bieżąco, bo przełożeni wymagali. Piątą ręką skuwałem drugiego szalejącego kota w worku, szóstą otwierałem radiowóz, siódmą wertowałem kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę o policji, żeby nie popełnić błędów w sztuce policyjnej, bo na takiej sali sądowej to każdy jeden prawnik ma mądre knigi, bez których ani rusz. ósmą ręką a znowu był koczynie na temat po Pan Mecenas mnie czasem nie obraża, bo taki wykształcony prawnik to może człowieka sprzedać osiem razy, a jeszcze mu mów, mówi, że właśnie załatwił klientowi wolność za te trzydzieści tysięcy złotych przez cztery lata procesu, który przewlekany, przedłużany i rozciągany jak kondom na chuju, wrócił właśnie do pierwszej sądowej instancji z powodu rzekomego naruszenia praw do szybkiego postępowania karnego. Co to Strasburg taki przewrażliwiony i o czym wie każdy jeden szanujący się Mecenas? Że psychiatra H za kilka tysięcy wynajdzie schizofrenię galopującą nawet u żółwia błotnego podejrzanego o jazdę po pijaku na rowerze damskim bez ramy poprzecznej. O boż, znowu nie na temat. I proszę mecenasie mi tu nie grozić skargą na moje zachowanie do komendanta, bo leżą u niej już ze cztery. Będzie piąta. Łojeju, korale mecyje, szefowa i tak na mnie patrzeć nie może od tygodnia. Nie zamieniliśmy nawet zdawkowego dzień dobry, co tam słychać. Co? Powinienem zbadać się psychiatrycznie. O, proszę, szanowna pani prokurator sama zobaczy. Mam ważne zaświadczenie, jeszcze przez trzy lata będę w papierach normalny. Oto wewnętrzne uprawnienie do kierowania pojazdami służbowymi stwierdzające, że zdałem psychotesty w stylu przebojowym, a pan, mecenasie. Ma takie coś, że mnie kieruje do lekarza? Nie? O jaka szkoda. A ja, pan, panie o siódmej rano zapierdalałem do poradni zdrowia psychicznego, żeby móc jeździć jak na amerykańskich filmach wypazionym radiowozem, z umieśnioną łapą na potrzebiu i muzą i takimi tam. Kolejka była, że ho ho ho. Nie tylko nas zdrowych kandydatów, ale też mnóstwo gliniarzy po przejściach. Ze złamaną psychiką, dzięki adwokatom bogatych synów, którzy wszystko zawsze kupują i niedojebanym prokuratorom. Wiem, zagalopowałem się. Pani szanowna nie wygląda na oszołoma, więc może przeżyje. Na wstępie punkt ósma zapędzono nas do salki. Wyszedł psycholog albo psychiatra albo czarodziej, co mnie to kurwa obchodzić mogło. Rozdał kartki zabronił zaglądać. Pierdolił coś na przykładnych trójkątach, kwadratach, kółkach i innych figurach. Co, jak, gdzie, ile mamy czasu? Powiedział: start i zaczęło się. Otwieram. O, Patrzę z ukosa na komisarza z boku. A ten poci się jak arab w łaźni. Lekko nie będzie posterunkowy. Ale róż mózgownicą. Jak ostatnio zbijałeś małżeńskie łóżko z 1788 elementów na podstawie 29-stronicowej instrukcji pełnej podobnej treści, to ci poszło całkiem sprawnie. Już po 15 minutach wygoniłeś żonę i dziecko, bo pierwsza wkurwiała cię uwagami w stylu, a ja bym nie tak skręciła. Chłopak spytał za to konkretnie. Tata. Mogę młotek? Dostał zgodę. Wziął narzędzie, rozmach i jak nie zajebie z całą siłą trzylatka w stopę policjanta. Ale co tam, pierwsze koty za płoty, palce odrosną, nerwy się koją. Byle samemu myśli skupić, a tu sam siedzę chuj z komisarzem jedziemy z koksem. Cztery godziny psychotestów wykończyłyby pewnie tego gościa z milczenia owiec, ale nie policjantów. Jeszcze tylko maszyny, czyli test na cierpliwość z elektronicznym łówkiem, między metalowymi szparami, gdzie dotkniesz i bzyczy. Więc jak komuś się w stresie ręce trzęsą, pochlał u cioci na imieninach, czy nigdy nie trafia w sedno, to szkoda czasu i służbowego prądu. Albo krzesło pedała. Siadasz, dają ci w rękę przycisk z kabelkiem, pedał pod stopą, przysuwają sygnalizator świetlny, a tam trzy kolory. Zielony, żółty i czerwony. Gość w białym kitlu mówi. Czerwony, naciskamy pedał nogą. Żółty, przycisk ręką. Zielony, nic nie robimy. Czas start. Zaczyna się zabawa w Ciuciu Babkę. Z początku wszystko jasne, ale im szybciej, tym bardziej się pierdoli. Żółte, nacisnąć pedał. Czerwone, nic nie robić. Zielone, przycisnąć palcem. Jeszcze tylko na koniec lorneta, czyli zbieżność wzroku w pozycji horyzontalnej. we triku trudno przejść, ale na wszystko są sposoby. Całość kończy otwarta rozmowa z psychologiem, gdzie jedna trzecia to prawda, jedna trzecia prawie prawda, a reszta główna prawda. Znowu się rozmijam z tematem przesłuchania? Ale miała być swoboda wypowiedzi. Dobra, dobra redukuje te biegi i pizda za klientem silnik wyje, przeguby trzeszczą buda się rozkleja na nitach bo polska policja dostaje zwykłe samochody a nie jakieś tam wzmocnione wersje jak na zachodzie nasze pudło ma do tego najechane 488 tysięcy kilometrów z tego 390 tysięcy w pościgach za strusiami pędzi wiatrami po drogach a 181 tysięcy leśnymi duktami za sprinterami krasnalami Nasze auto jest książkowym przykładem na istnienie życia wiecznego bez względu na przekonania, bo wyprodukowane zostało w Polsce na zachodniej licencji przez biznesmena wspierającego lewicę. Jak się wyjmuje gumy spod nóg, to widać asfalt. Przynajmniej wentylacja boska. Siedzący w środku nie spadną na ziemię dzięki corocznemu spawaniu ramy. Także spoiwa więcej niż lakieru. Ale grunt że się kupy złomek trzyma i heja do przodu. Niestety, po 200 metrach wypadł nam silnik. Po w kierunku pobliskiej rzeki krzycząc: Pierdole, dalej nie jadę! HWDP! Zostaliśmy sami z napędem flintstonowskim. Cóż było robić? Wyskoczyłem za uciekającym pęce oczywiście szybkim i wściekłym chuj z silnikiem może go nie bin Ladena tyle o nim słyszałem. Na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Należy się przyzwyczaić jak do ciągłego chrapania i wiecznego puszczania bąków przez współmałżonka. Albo od razu brać rozwód, czyli zwolnić się z firmy. Po cholerę męczyć psychikę. Prokuratury bywają różne. Parterowe, piętrowe, masakryczne, po i przed remontem. Jedno mają wspólne. Oskarżają, wyjaśniają, sprawdzają, toną w stertach akt. Skarb państwa nie po to pcha miliardy złotych rocznie w budżet każdej, żeby stały puste. Szczęściarze z nas. Zapychamy do oddalonej o 30 kilometrów kamienicy. Komendant po otrzymaniu skargi u Fulutka pchnęła to do naszej prokuratury po drugiej stronie miasta. Tam szefowa oskarżycieli zapakowała w kolejną kopertę i wysłała do okręgówki, żeby podjęli decyzję. I podjęli. Wyjaśnieniem zasadności utyskiwania pierdolonego ćpu ma zająć się sąsiednia fabryka snów. A mogliśmy zapierdalać ze 100 kilometrów. Jeszcze tylko wojna o wolne, którego nikt chętnie nie chce dać. Dostaniecie nockę do szóstej rano, na dziesiątą zdążycie, mówi kierownik patrolówki. Kiedyś w porządku koleś teraz pod rządami Hermena Gildy Skurwiel do kwadratu. To chyba zaraźliwe jest. Pierdol się kazik. Na szczęście, partner z patrolu ma taki staż służby, który pozwala odpowiednio rozmawiać z przełożonym. Nie? To idę do szefowej i pobiegł donieść. Hiena jedna. My zapychamy w drugą stronę. Dopadamy ustawę o policji i inne przepisy. Jak wół stoi, że łaski nie robią. Wolne się należy i już. Z dowodem w ręku pędzimy do sekretariatu, a tam w kolejce na audiencję kazik chuj zajebany. Masz. Czytaj, Matole. Wszystkim puszczają nerwy. Panienki z sekretariatu udają, że nic nie słyszą. Matole. Czyta. Czyta i czyta. W końcu kurwieniec jeden daje nam dobę wcześniej popołudniówkę do dwudziestej drugiej, a w dzień wezwania otrzymujemy nockę od dwudziestej drugiej. Walka z wiatrakami. Z drugiej strony taki grafik dodaje otuchy, że niby wrócimy do roboty. Posyłamy szeroki wachlarz uśmiechów, życzeń frajerowi w mundurze spadamy zanim się rozmyśli. Jeszcze tylko krótki rekonesans. Kto był wcześniej tam przesłuchiwany? Jacy prokuratorzy tam pracują? Jak podchodzą do gniniarzy? Normalni czy inkwizytorzy? Nikt tam nie był. Kiedyś dawno temu, ale po ostatnich wypadkach powyborczych tyle się zmieniło w prokuraturach. Też mieli czystki pod nazwą ruchy kadrowe. No to przynajmniej mamy punkt zaczepienia. Też jakby to. Będziemy pionierami. Nazajutrz, gdy wybija dziesiąta rano, stawiamy się uśmiechnięci na korytarzu przed pokojem 228. Prokurator jest napisane na tabliczce. Znowu kobieta. Pukamy. Proszę wyjść. Wchodzimy. Pani prokurator siedzi sobie za biureczkiem. Plotkuje z supermęskim adwokatem. Odstrzelona papuga z markowym zegarkiem, garniturem, w butach za kilkaset złotych. Ten Mercedes S-klasa, błyszczący się i mieniący barwą luksusu przed budynkiem, też pewna jego. A my przytelepaliśmy się rozjebanym PKS-em. Jak to mówią, trzeba było się uczyć. Tylko kto wtedy odwalałby czarną robotę? Chyba przesadzamy. Ona się śmieje z jego dowcipu. Na pewno zdążył już zaprosić na egzotyczne wczasy. Może nawet się bo Tak sobie zapewne zaimponowali stanowiskami i wiedzą. Może zresztą znają się z czasów studiów, razem zgłębiali tajniki temidy. Pierwsze trudne kolokwium Sprawa rzymskiego, pierwsza miłość, seks pierwszy, a potem logika, stosunki międzynarodowe, ja pierdolę. Umysł mi chyba szwankuje. Wszędzie spisek widzę i naszą komendę. O kurwa, powiozą nas jak stado baranów, zamkną, znieńczują, a ten zjebany narkoman nawet nie raczył przyjść. Ciepło mi się robi. Coraz cieplej. Kolega też jakiś nieswój. Trzęsi dupa ze mnie, od co? Z niego też. <gry> Kto z panów chce być pierwszy? Pyta fajna prokuratorka. Na pewno pod wpływem adwokata diabła. Wypychamy kolegę. Jestem za młody, żeby iść do pierdla. Mam zgrabny tyłek, a on, stary koń, dupa jak szafa. Co najwyżej przy kiblu spędzi całą odsiadkę. Zresztą poczekam na korytarzu. Może mnie w międzyczasie zawał jakiś dopadnie, udar z nóg zwani albo chociaż jakieś pomieszanie zmysłów. Resztką sił pokażę wizytówkę resortowego psychiatry. Zamknął mnie w wariatkowi i sprawie. Jakoś nie mogę sobie znaleźć miejsca. Co róż gdzieś trzaskają drzwi. Ktoś mknie korytarzem z aktami pod pachą. Patrzą się jak na zbrodniarza. Mogłem ubrać mundura, nie dresy. Jeszcze mnie tu aresztują. i jeden wie za co. Jak ukawki. Po co właściwie to czytałem? No po co? Chyba wpadłem w jakąś inną czasoprzestrzeń. Nie wiem kiedy, ale kumpel wychodzi sam, bez kajdanek. Tylko minę ma, jakąś taką niewyraźną. Teraz ty, właśnie. Pokazuje na drzwi. Ale co? A, a, a jak? Ale jak? Nic nie powiedział. Żadnej wskazówki, jak manekin. Wlazłem do pokoju prokuratorki, Komitet Helsiński, Amnesty International i inne organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka, zwane popularnie przez większość gliniarzy z ulicy Ciołkami bądź Ciotami. W zależności od ilości aktualnie posiadanych wezwań do prokuratury. Więc te organizacje alarmują, że w Polsce lawinowo wzrasta liczba napaści na policjantów i naruszeń nietykalności funkcjonariuszy, co w żaden sposób nie przekłada się na rzeczywistą sytuację jest po prostu metodą nagłoda, czyli najlepszą obroną. A tak. Fachowcy od praw ludzi krzyczą, że wiele osób pobitych, poszarpanych, z naruszoną godnością osobistą, staje przed sądami w charakterze oskarżonych tylko i wyłącznie przez zmowę mądrowych, żeby dowalić klientowi na każdy możliwy sposób. Święta prawda. Gniarze nudzą się, kochają sądowe rozprawy, mają mnóstwo czasu wolnego, a poza wokandami świata nie widzą. Jedna pani redaktor to nawet wywaliła na ten temat sążnisty artykuł w poczytnej gazecie. Szukając światełka w tunelu z kolanami dotykającymi prokuratorskiego biurka, mój wzrok padał właśnie na powyżej wspomniany artykuł, trzymany razem z gazetą przez pierdolonego papugię. Powiedziano mi, żebym swobodnie, z pamięci i tyle co wiem opowiedział. No to zapierdalam bajkę. Miałem służbę nocną w patrolu zmotoryzowanym z sierżantem sztabowym L, daty dokładnie nie pamiętam. Ale było to około miesiąca temu. Kierowałem radiowozem oznakowanym, bo stary gniniarz gubi się przy większości skrzyżowań, a jak ma włączyć dyskotekę i przyspieszyć do 60 km na godzinę, jadąc do wypadku, mdleje. Tego już nie mówię, bo chuj to obchodzić powinno. No więc jedziemy sobie, aż tu sierżant mówi do mnie, a właściwie krzyczy. W każdą sobotnią noc słuchamy techno na fula, stację służbową na maksa, do tego śpiewamy sobie jeszcze pod nosem Marsyniankę. Że co? Że nikogo to nie obchodzi? Pan mecenas wybaczy, ale to moje zeznania i proszę się w nie nie wpierdopardą. Pardon. Tak jest, pani prokurator, rozumiem. Aż 200 zł w sądzie za takie zachowanie bym dostał, co najmniej. Her god, widzisz i nie grzmisz. Gazetka Pizdowa Górnego, Tygodnik. Pobito człowieka na komendzie policji. Tłustym wielkim drukiem na pierwszej stronie. W dniu dzisiejszym do naszej redakcji zgłosił się obywatel Pizdowa z kolejną już w ciągu kilku miesięcy skargą na działanie miejscowej policji. Według informacji, które posiada redakcja, w zeszłą sobotę w godzinach nocnych Piotr L. bawił się w miejscowej dyskotece Hulaj Dusza należącej do brata burmistrza, gdzie notorycznie dochodzimy do mortobić handlu narkotykami, paserskich transakcji. Ale o tym nie napiszemy. Są sprawy ważniejsze. W pewnej chwili postanowił się przewietrzyć, dotlenić. Jest bowiem poetą, twórcą wierszy. Uwielbia nocne spacery z głową w chmurach. Śpiewanie pod nosem na dalanki z konkurencją. Idąc chodnikiem z czołem w tomiku poezji. O mało co nie został potrącony przez policyjny radiowóz, który jechał bez świateł, mimo nocy. Z nadmierną prędkością świadkowie oceniają, że nie wolniej niż 200 kilometrów na godzinę. Do tego zygzakiem. Kierujący policjant po otwarciu drzwi wypadł na jezdnię. Cud sprawił, że nikt nie zginął. Dzięki ci Boże jedyny za ocalenie życia, a proboszczowi za nowe dzwony do kościoła. Stojącego w środku osiedla, włączającego się automatycznie świątek, piątek czy niedziela, zamiast piania kura, żeby lud czuł boga. Wracając do tematu, Piotr L odłożył tomik poezji, śpiewanej zresztą, podszedł do policyjnego samochodu, stwierdził, że funkcjonariusze zażywają właśnie narkotyki i uprawiają dziki seks. Zwrócił uwagę na niewygodną pozycję jednej z policjantek. Współczując jej od leżyn, widząc nadchodzące niebezpieczeństwo udawanego orgazmu, doradził jak mógł najlepiej. Wywołało to wściekłość mądrowej, która wyskoczyła z koleżanką do bogu ducha winnego obywatela i po słowach co się kutasie się wpierdalasz uderzyła kilkakrotnie Piotra L. trzymaną pałką służbową typu tonfa w głowę. Obywatel upadł zalany krwią kopiąc go po całym ciele, skacząc po głowie. Obie policjantki krzyczały, że są kobietami wyzwolonymi i mogą się rżnąć kiedy, gdzie i jak i z kim tylko chcą. Widząc to zdarzenie koledzy pokrzywdzonego, zresztą podobnie jak on, członkowie klubu poetyckiego niam, niam, intelektualne elita naszego pizdowieckiego powiatu ruszyli na pomoc katowanemu. Leżący do tej pory na asfalcie pijany policjant sięgnął po broń. Zaczął strzelać do niewinnych ludzi. Przypominamy, że czasy komuny już dawno minęły. Obecnie to obywatele mają prawo napierdalać funkcjonariusza, a nie odwrotnie. Zwinni, szybcy, bystrzy świadkowie uniknęli postrzelenia. Zmasakrowano ofiarę brutalności policji zaciągnięto na komendę, gdzie dalej bito i poniżano obywatela. Żądamy ścigania i ukarania katów w mundurach. O zbrodni poinformowano już miejscową prokuraturę, komendę wojewódzką, a w najbliższym czasie rusza pielgrzymka w intencji skatowanego człowieka. Oczywiście nic wspólnego z powyższym artykułem nie ma fakt otrzymania przez pana redaktora naczelnego, tylko w ostatnim miesiącu tylko czterech mandatów za przekroczenie prędkości i naruszenie innych przepisów ruchu drogowego na łączną sumę 1400 zł oraz 21 punktów. Po sumowaniu kiedy to został przełapany na zapierdalaniu pod prąd ulicą jednokierunkową, wyprzedzaniu na podwójnej linii ciągłej oraz przejściu dla pieszych. Oczywiście bez znaczenia pozostaje rodzinna więź między panem redaktorem naczelnym, a właścicielem pizdowieckiej dyskoteki Oazy dla miejscowej inteligencji, pozostająca na poziomie tato-synu. Napisaliśmy o tym, bo zawsze bronimy słabszych. A szukanie związku z odwetem w tle, za ostatnie cotygodniowe naloty na klientów Budki Uciech, hulaj dusza, ujawnienie narkotyków oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa bądź których posiadanie jest zabronione, policyjne akcje, trzeźwy poranek itp., itd. Co spowodowało spadek obrotów w rodzinnym biznesie, jest nikczemnym pomówieniem. Oczywiście miesiąc po opublikowaniu artykułu, zapierdalaliśmy ponownie do odległej prokuratury. Całą trójką. Przez skórę czułem, że zbliżamy się ku sobie. Co najmniej z Basią. Ale o tym kiedy indziej. Obecnie wychodzimy z komendy w podskokach. Dżurny wypierdolił nas w miasto. Tym razem leją się w tak zwanym dobrym domu, a policję wzywają sąsiedzi. Jak przyjdzie do porządnej interwencji, złodzieje w nie urwą im uszy, palce, a mnie przełożeni łeb, bo ich nie dopilnowałem. Jestem dowódcą, kierowcą, dysponentem, powiernikiem obuci, pochroniarzem, policjantem, radiooperatorem i Bóg jeden raczy wiedzieć, kim jeszcze. Pierdolone żółto dzioby. Przytykał kocioł Garnkowi. Pierwsza interwencja. Zlecona przez dużurnego komendy. Nie brzmi zachęcająco. Wiem zresztą, że mają z nas polewka. Jak spierdolimy akcję, to będą nas jeździć jeszcze przez rok. W tej firmie prawie każdy jest discordianinem. Tylko o tym nie wiem. 629 do 00. Trzeszczy radiostacja. Dupy wymieniają się właśnie adresem nowo otwartego solarium. Nie mają pojęcia, jak obsługiwać świecące cacko, zasponsorowane przez Unię. Czego kurwa? Normalnie za takie odezwanie zjebaliby mnie jak koń szmaciarza, albo szmaciarzko były, ale dzisiaj jest kabaret. Starzy gliniarze ryją ze śmiechu. Słyszę wyraźnie w te. Zapisz adres interwencji, Podaję dyżurnej jednostki. I powiedz paniom, żeby uważały na tipsy, kolczyki i breloczki. Salwa śmiechu. W lokalu czeka zgłaszający, który żąda spotkania natychmiast z premierem, prezydentem i posłem. Podaje nazwisko znanego polityka. W celu ustalenia dalszej polityki zagranicznej naszego kraju. Przyspieszcie, bo w razie absencji władz to grozi wysadzeniem się na trawniku przed blokiem. Ha, ha. A, a. ocencie sytuację, podejmijcie decyzję, pogotowie ratunkowe czy izba wytrzeźwień. Znowu ten sam pierdolony chichot. Koleżanki milkną. Powoli dociera do obu fryzowanych ołbów, że zaczyna się pieskosucze życie. I co my sami damy radę? pyta czarnowłosa Nunia patrząc na te psy z kwiatkami. Nie. — Przyślą nam zaraz pluton specjalny z wojewódzkiej, amerykańskich marinstw no i z pewnością już wezwali lotniskowiec atomowy na pobliskie jezioro. Jestem poważny, spokojny i opanowany. — Jeszcze. — O no co my zrobimy? Blondyna ściąga nerwowo kolczyki. Mało sobie małżowiny nie obrywa. — Nie wiem. Ja uciekam przy pierwszej sposobności. Wy macie gryźć, trapać i kąsać klienta. Może dacie radę? Okej, okay. moje piętą z gadanym. Obie blade jak ściana. jeszcze mi tu zejdą. Dopiero będzie zadyma. Szybka odprawa. Przybędziemy, zobaczymy, zwyciężymy. Wersja dla mądrych. Veni, vidi, vici. Na dany znak rzucamy się na obywatela. Wasza działka spętać mu ręce. Każda z was. Jedną możecie sobie wybrać. To chyba nie będzie takie trudne, tak? Milknę. Ci się wybierają. Ty lewą, a ja prawą, okej? Okay? Dobra, ale, ale którą lewą, moją, czy twoją, jego? Jak będzie przodem stał do nas, a jak tyłem? To założę mu chwyt z ostatnich zajęć. A ja ten, który miałam na egzaminie. W imię ojca i Syna i Ducha Świętego, za coś mnie Boże pokarał takim składem patrolu. Wjeżdżamy na podwórko. Będę prezydentem, premierem, posłem, chociaż nienawidzę polityki i brzydzę się VIP-ami. Obyw obywatel już na starcie ma przejebane. Niech to tylko będzie okazja, już on mnie popamięta, albo ja jego. Najważniejsze, nie zmoczyć dupy przy pierwszej samodzielnej interwencji. Załatwię dobrze. Przestanę być młodym, zielonym koczkodanem. Na rybek siedzi obok. Zjebie sprawę. Dołączę do obu nowych. Staniemy się patrolowym trio. Puść mi na najbliższe miesiące. Jestem kowalem swojego losu. Parkujemy prawidłowo sukę. Jeszcze jakiś obszczymur robi fotkę. pójść w obieg, jak to władza lekceważy przepisy, a za cztery miesiące awanse mają być. Oczywiście mógłbym postawić w poprzek drogi radiowóz na sygnałach. Nikt by nawet nie podskoczył. Tylko po chuj mi afera na miejscu interwencji i 100 tysięcy kapiów, zwabionych niebieskimi lampkami jak ćmy do światła. Posterunkowe wyraźnie się trzęsą, lekko dygocą. powiedziałbym, wibrują nawet. Ale to chyba nie najszczęśliwsze porównanie. Adrenalina, nic nie poradzisz. Kogo spotkamy za drzwiami? Bandę uzbrojoną w maczety, pijanego w sztok palanta, chorego psychicznie jego mościa? Mało lata z bronią palną, nożem ukrytym za pazuchą, żyletką między palcami, zakażoną igłą w kieszeni. Zdrowy, chory na Adidas albo wirusowe zapalenie wątroby. Trzeźwy, pijany, naćpany, spokojny, agresywny. Będzie pluł nam w oczy, żeby zarazić chorobą. Celowo drapał do krwi, gryzł. Pukamy. Kto tam? Lewą ręką przysłaniam Judasza. Policja. Prawą rozpinam kaburę służbowego Waltera P-99. Spierdalać! Chciałem rozmawiać z prezydentem. Czas minął. Idę wyjebać się w kosmos. Nie będzie lekko. A no, niestety. Właśnie przywieźliśmy cały rząd. Proszę otworzyć. Zgrzyta zamek. Uu. Tu trzeba działać zdecydowanie. Bierzemy go! Szepcze do kociaków. Zjeżone pantery gotują się do skoku. Drzwi uchylają się powoli. Nie ma łańcucha ograniczającego. No to porządny kopniak w paździerzową płytę i rura do przodu. Atakujemy tradycyjnie. Policja, kurwa, na ziemię! Wszyscy na ziemię, kurwa, gleba! Chuj wie, ile osób jest w mieszkaniu. No, okazało się, że jedna. Wrzeszczymy, tak na wszelki wypadek. Laski drą się, jakby od tego zależało ich życie. Sprawnie pacyfikujemy oszołona. Obie wywiązują się z zadania wspaniale. Zgrzytają zaciskane na rękach kajdanki. Skuty do tyłu byś orięczy. Polecam obu policjantkom leżeć i pilnować dobrze zbudowanego młodego mężczyznę. Z w ręku ruszam na penetrację mieszkania. Ja pierdolę. Gazeta powiatowa. Pizdowa górnego. Tygodnik. Kronika policyjna. W dniu policjanci Plutonu Interwencyjnego ujawnili w mieszkaniu należącym do 8 pocisków młodzieżowych pochodzących z czasów II wojny światowej, amunicję, karabinki, pistolety oraz proch strzelniczy w ilości 2 kg. W toku dalszego przeszukania ujawniono 50 gram marihuany, 30 gram amfetaminy, kilkadziesiąt tabletek gwałtu, woreczki do porcjowania, wagę. I sprzęt do rozbrajania pocisków. Sprowadzony na miejsce patrol, Saperski zabezpieczył niewybuch i amunicję, która została zdetonowana na terenie odległego poligonu wojskowego. Na czas transportu ewakuowano mieszkańców w bloku. Zatrzymano 28-letniego Wacława K., znanego organom ścigania pasera. W momencie aresztowania znajdował się pod silnym działaniem narkotyków i alkoholu. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Pizdowie Górnym, sprawa ma charakter rozwojowy. Dla dobra toczącego się śledztwa policja nie udziela innych informacji. Zgubiliśmy jeden srebrny kolczyk. Dwa tipsy złamane. Wszczeli mi kolejne postępowanie. Zatrzymany chuj złożył skargę, że podobno sprowadzany do radiowozu został kilkakrotnie kopnięty w dupę i uderzony w ryj. Nie jest prawdą, że nazwał obie interweniujące policjantki sukami, mogącymi ciągnąć podruta, a funkcjonariuszowi powiedział, że przy najbliższej okazji wyrwie jego psie jaja i zeżery na surowo. Mamy starty własne. Nie ma kolczyka. Jeden tips złamany w cholerę. Cizia płacze, że to zaręczynowy prezent. Druga wyje, bo jeden taki kolorowy pazur to wydatek rzędu ponad 100 złotych. Przepierdoliliśmy całe mieszkanie. Bez efektu. Znowu wezwą mnie do prokuratury odległej o od 200 km. Będę musiał wykłócać się o wolne i której tak nie pokryje kosztów dojazdu. Jeszcze zapierdolą mi na, na to konto wolne. Być się chce. To dopiero początek nocy. Świat jest chory, a ludzie to dekle. Czasem się czuję, jakbym już był w piekle. Dlatego szaleństwa jeszcze tyle przede mną. Nucę sobie piosenkę grupy operacyjnej. Temat mieszkania sprzedajemy dochodzeniowcom. Będą tu pierdolić kwitologię z pięć godzin. Człona wrzucamy po uprzednim lekarskim badaniu do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w pobliskim mieście wojewódzkim. Z zastrzeżeniem praw do wyłącznego odbioru trzeźwego pacjenta. W międzyczasie doktor dowiaduje się o sobie wielu ciekawych rzeczy. Na początku podchodzi do każdego policjanta jak do wroga. Proszę obywatela rozkuć, muszę go zbadać. To przecież też człowiek tak nie można. Rozkazuje doktor Judym. Mówię konowałowi. Rozkuję bydlaka i po nas. Drugim razem nie skujemy delikwenta tak szybko. Zaczyna mi się kłócić. Nie słucha mnie. Trzeba uważać na zatrzymanego, bo gość jest nakręcony jak spirala. Koniec końców, lekarz zgadza się na odpięcie jednej ręki i skucie doprowadzonego na badanie kajdankami do przodu. Zamroczony jeszcze oszołom, nie wie o co chodzi. Także przekuwamy go szybciutko, bez sensacji. Doktor poleca odsunąć się gliniarzom. Musi swobodnie porozmawiać z pacjentem. Okej. Okay. Jeszcze pożałujesz konowana. Podchodzi do siedzącego na kozetce. Tamten przysypia. Szarpie leciutko za ramię. Proszę się obudzić. Muszę pana zbadać. Coś panu delega? Ktoś pana pobił? Halo. Proszę pana. Muszę pana. Nie dokończył. O kurwieniec. Jak się nie zerwie? Jak nie przyjebie zbyka doktorowi? Już frunie w powietrzu humanitarny frajer w białym kitlu. Jeszcze tylko twarde lądowanie na medycznych szafkach. Może sobie kręgosłup złamie. Chyba nie. Wstaję z grymasem bólu. O ty chuju jeden! To ja do ciebie! To do pacjenta po pierwszym kontakcie bezpośrednim niedoświadczony lekarz. mi miał parę lat pracy, posłuchałby gliniarzy. Proszę go zabrać. Zdrowy jak byk. Otrzymujemy zaświadczenie lekarskie w Trymiga. Wyjeżdżamy na pobudzonym złoczyńcy do klatki w radiowozie. Proszę, jeszcze kilka takich konsultacji i pan doktor będzie życiowym specjalistą, a nie teoretycznym frajerem. Ledwo złapaliśmy oddech. Kolejna interwencja są takie noce szoszońskie. Po jakimś czasie dostaliśmy premię za wynik 100 złotych polskich brutto pro web. Nie starczy na tipsa o nowym kolczyku mowy nie ma. Poszedłem za całość na piwo ze znajomym dzielnicowym. Chłopak miał 3 lata służby. Problemów więcej niż włosów na głowie. Wszystko zaczęło się, kiedy powiedział swojemu kierownikowi, co o nim sądzi. Tego nie wolno robić w żadnej firmie, a już w policji na tysiąc procent. Zaczęła się wojna podjazdowa. Szef rozliczał policjanta z każdej minuty spędzonej w komendzie bądź rejonie służbowym. Skarga na psa była dzielona jak włos na czworo. Tylko dzięki postawie naczelnika prewencji nie uwalono dyscyplinarnie. Aktualnego piwosza rozmówcę. Gwoździem do trumny okazało się, że małżeństwo k. Sześćdziesięciokilkuletni emeryci wali mi z najmniejszym problemem do swojego dzielnicowego. Ktoś wykręcił żarówkę na klatce, już są, bo to na pewno szykowany na ich życie zamach. Dzieci z górnych pięter szły do szkoły, rozmawiały rano o czym małolaci tylko mogą, telefon do pana władzy o zakłócanie porządku publicznego. Normalne wrzaski na placu zabaw. W końcu gdzieś trzeba się wyszaleć. Emeryci oburzeni. W Nowy Rok odpalono petardę kilkanaście metrów od szanownej małżonki. Z pewnością szatański plan sąsiadki, na którą wcześniej donieśli, po specjalnie spuszcza wodę w kiblu co minuta, żeby wykończyć nerwowo konkurencję piętro niżej. Nie odpuścili. Aż sprawa znalazła epilog w Sądzie Grodzkim, gdzie zrobiono eksperyment ze spłuczką i miernikiem hałasu. Każda wizyta w komendzie kończyła się spazmami staruszki, utratą tchu i przytomności. Mąż oskarżał dzielnicowego o celowe mataczenie, chronienie wrogów oraz działanie na szkodę zgłaszających takie poważne przestępstwa czy ich. Smarował każdorazowo super odezwę skarkę, gdzie się tylko dało. Oprócz tego regularnie pojawiał się na dniach Skarżypyty, czyli w godzinach przyjęć interesantów przez komendanta. Zero jeden uciekał z budynku jak tylko mógł, wszystko pozostawiając pod władnym. Patrzeć i słuchać już nie mógł, pierdoleniarz, oszołomów. Ale nie wypadało im tego w oczy powiedzieć. Piwoż miał w swoim służbowym komputerze gotowe notatki wyjaśniające na dwa lata wprzód. Gdzie te czasy, kiedy rządził nadkomisarz te rozmarzył się sierżant z dzielnicy. Przychodził taki łachudra, jeden z drugim na skargę, bo dwa dni wcześniej ktoś go na kopach przegnał z psiarni. Jeszcze po mordzie nastrzelał, więc leciał na skrzydłach do komendanta. Wchodził do gabinetu starego i zaczynał. Dzień dobry, chciałem złożyć skargę. Dwa dni wcześniej zostałem uderzony w twarz, skopany przez policjantów, a taki jeden to mi nawet powiedział, że za komuny to bym ścieżkę zdrowia zaliczył. Dlatego żądam... 01 obracał się przodem do klienta, wstawał, podchodził. Wtedy interesant mówił Żądam, a to pan mi przyjebał i ścieżkę zdrowia proponował. Faktycznie należało mi się. Wychlany byłem. W domu żonę, dzieci skopałem. Dzięki za wszystko. Do widzenia. Znikał, nie wracał. Koniec wizyty. W przyszłości poprawiał się, kłaniał gliniarzom. Po trzecim kuflu przeszliśmy do obgadywania systemu premiowania datków i ogólnie kasy. Jak wieść niesie, w każdej jednostce dochodzi do tarć na tremamony. Zazwyczaj największą pulę na nagrody mają operacyjni z W-11, śledczy z CSI i technicy kryminalistyki. Ruch drogowy plasuje się na trzecim miejscu z dzielnicą. Czerwoną latarnią jest pluton patrolowo-interwencyjny. Każda profesja uważa, że jej działka na polu ochrony i służby obywatelom jest naj. a reszta nic nie robi, czyli notorycznie wali w chuja i udaje zapracowanych. Prewencja zarzuca kryminalnym podbieranie i afiszowanie się wynikami z ulicy. Nagłaśnianie swoich sukcesów, podrabianie dokumentacji, żeby wyjść na czoło. Kryminalny z kolei ma mądrowych za żołędnych dupków, analfabetów do kwadratu. Nierobów śpiących po nocach w radiowozach, na klatkach schodowych oraz zaprzyjaźnionych stróżówkach. Nikt jeszcze do tej pory i zapewne na wieki wieków nie rozwiązał tego gordyjskiego węzła. Przy każdym podziale kasiorki konflikt odżywa, staje się zacieklejszy, i mniej Mamony przesyła komenda wojewódzka. Doszliśmy do wniosku, że w tej budzie nic dobrego nas nie czeka. Pieści niosą, że na stanowisko zastępcy szefowej szykuje się spadochroniarz z wojewódzkiej. Ma 11 lat służby, stopień komisarza, posturę Polipopa a wizję Nostradamusa. Już gdzieś zapowiedział, że na nowym miejscu dopiero pokaże, jak kieruje się jednostką liniową, czego do tej pory nie robił. Zapewne dokręci śrubę. Obecny plan oszczędnościowy jednostki, gdzie na korytarzu pali się jedna żarówka 40-watowa, przez co ostatnio mało nie zabiła się na schodach niedowidząca staruszka, zgłaszająca obrazy i uczuć religijnych przez motłoch z sąsiedniego klubu skandującego AWE, Satan na koncercie amatorskiego zespołu Seksowne Aniołki, to pikuś. W sumie, pan pikuś, jeśli dodamy, brak wszystkiego. Począwszy od papieru toaletowego, kartek do drukarek, faksów, długopisów, spinaczy, klamerek, kleju, funduszy remontowych na przeciekający dach, po części zamienne do taboru. Lecącą na łeb i szyję babcie złapał przez przypadek w ostatnim momencie zastępca dyżurnego, wracający po omacku z wychodka, w którym z braku laku podcierał się kolejnym numerem miesięcznika policja. Dokładniej mówiąc, Stroną 22, czyli wywiadem z panem generałem, komendantem głównym policji na temat oszczędności w firmie i kolejnej pięciolatki w zaciskaniu pasa na ledwo dychającym organizmie bezpieczeństwa wewnętrznego. Okazało się, że można wykręcać żarówki, przenosić zbiór na korytarze, w Kiblach nie są potrzebne, sradzie w domach dokładać do służby, a interesanci dadzą sobie radę, bo Bóg nad wszystkim czuwa. Babcia pocałowała gliniarza w policzek. Podziękowała za uratowanie życia. Obiecała ciasto ze śliwkami za trzy dni. Oczywiście, gliniarze powiedzieli na odprawie, że tak się pracować nie da. Ty się zwolnijcie, usłyszeli od szefa. Stulili pyski. Pijani w trzy dupy doszliśmy do wniosku, że wobec układów, układzików i towarzystwa wzajemnej adoracji jesteśmy bezsilni. Przyjdzie nowy. Podniosą nimi mandatów, legitów, kontroli pojazdów, niebieskich kart, ogólnie wyników, bo młokos z wojewódzkiej będzie się chciał wykazać. Trzeba spierdalać, gdzie pieprz rośnie, czyli do wielkiego miasta, seksu, władzy czy prawdziwej kasy. Wiadomo, bliżej koryta. Skraliśmy się potwornie, a na drugi dzień po przygotowaniu sobie gruntu rzuciliśmy raporty o przeniesienie. Ale to było później. Teraz jestem na nocnej służbie, a szoszone spadają z komety jak krople deszczu w czasie ulewy. E, mośki! Krzyczy na nasz widok ile sił w zalanych alkoholem płucach koleś w oryginalnych ciuszkach. Obwieszony złotymi łańcuchami, sygnetami, zapewne zegarkiem, ko nam strzymaną w ręku napoczętą flaszką. Staje na środku ulicy, pociąga łyk z gwinta, podnosi wolną rękę do góry. Stać! Moźdzki! zatrzymuje radiowóz. A tak było miło. Po sprawnie przeprowadzonej interwencji oba aniołki patrzą we mnie jak w obraz. To nic. Że będziemy się tłumaczyć, bo pirotechnik od siedmiu boleści napisze skargę na bank. Dziewczyny pokazały charakter. Przełamały stres. Straciły policyjne dziewictwo. Ze mną. Stały się kobietami. Mam posłuch, że hej. Każde polecenie wykonują w mgnieniu oka. Notatniki rozpisać dokładnie. O której godzinie zostaliśmy skierowani na miejsce, jak przebiegały czynności, zakończenie. Koniecznie napisać o użytych środkach przymusu bezpośredniego, każdym. Kajdankach, sile fizycznej, służbowej pałce, twoim, twoim Karolinka z grawnym kolanku, które wylądowało w krocze oszołoma, kiedy nazwał cię dziwką, szmatą i nic niewartą kurwą oraz paznokciach Basi z fajnym biustem. To zresztą słusznie zauważył Ćpun, proponując właścicielce seks hiszpański bez zobowiązań tu i teraz. Tak go przeorałaś tipsami, że nie wiem, czy po wytrzeźwieniu poskłada własne jądra. Żart. O dwóch ostatnich wpisach zapomnijcie. Po cholerę stresować prokuraturę. Niech się tylko przewidziało. Stacja nasobna pobrana? Latarkę doładować, zanim padnie nam stara bateria. Napiszemy pięć notatek urzędowych, protokół zatrzymania osoby, kwity depozytowe, zbadamy ciula alkometrem na zawartość alkoholu, pobierzemy testery narkotykowe. Policjantki sprawnie wywiązują się z postawionych zadań. Po godzinie mamy 8 stron szczegółowych wpisów w służbowym kapowniku. Kwity przyjęte przez dyżurnego jednostki i zielone światło w miasto. Ledwo wyjechaliśmy. Zwieziecie mnie do domu? O! Kurwy w radiowozie. Fajnie. Ile bierzecie? Pyta zajebana w trzy dupy ciota. Aniołki czarniego walczą. Oglądam się i drżę na całym ciele. Moje bóstwa wyskakują pierwsze. Bez słów pacyfikują knięta. Wypełniona w części otwarta flaszka zatacza w powietrzu łuk. Uderzała asfalt. Brzęk tłuczonego szkła wywabia z pobliskiego lokalu tłum gapiów. Znajomych i wrogów skuwanego właśnie kajdankami cioty. Łączę ich jedno. Przynależność do HWDP, co wcale nie oznacza nowej religii, ruchu oporu czy obywatelskiego stowarzyszenia. Chcę wstąpić do policji. Ratunku! Biją mnie pomocy! Wrzeszczy ciągnięty do radiowozu. Kilka osób rusza w naszym kierunku za cieczą. Zostawcie go, kurwy! krzyczy ktoś z otaczających nas kolesi. Chętnie wezwałbym na pomoc drugą załogę, ale nic z tego. Stasiek, predator, ma dzisiaj w nocy wizję. Złapał widły i gania trzy pokolenia rodziny po wsi z okrzykiem: Jezus Chrystus wam może wybaczy. Ja nie. Oddajcie kazę na Bimber! Ostatni wolny dotąd radiowóz z załogą pomknął na sygnałach jak wściekły do odległej o 29 km cichej zazwyczaj wioseczki. W czasie jazdy funkcjonariusze pospiesznie dopinają niewygodne w noszeniu ultra-lekkie kamizelki kuloodporne. Dyżurny przekazuje postacji informację, że część uciekających straciła siły i walczy z głową rodziny patelniami, Sztechetami, kołkami, są ranni, pogotowie w drodze. Nie mamy szans na wzmocnienie. Jebane psy! Wypierdalać! Tłumek podszedł na dziesięć metrów i nie zwalnia. Trzymają tulipany, obtłuczone szyki, po pustych butelkach, kije binardowe, kilku ma na rękach stalowe pieszczochy, jeden metalowe pokrętło. Czas na mnie. Tu się nie ma co pierdolić. Nawet nie patrzę, czy jakiś pedał nagrywa komorką. Policjantki z wysiłkiem ładują schlanego naćpanego chuja do trzeciej klasy, okratowanej klatki, jedynego odpowiedniego miejsca dla dzikiego pawiana. Wysiadam ze służbową bronią w ręku. Przeładowany wcześniej, Walter P99, sterczy lufą do nieba. Chuj tam. Będę zgrywał brudnego herego. Dziesięć sekund i was tu nie ma. Dziewięć, osiem. Krzycze patrząc jednocześnie jednym okiem na zegarek, drugim obserwując tłumek. Pierdolone psy! Oddajcie kolegę, bo... Sami sobie! Sami alfa zdecydowanie podchodzi bliżej. Dzieli nas około siedmiu metrów. Siedem, sześć, pięć. Nie to nie. Kto chce pierwszy... Przytyć o dziewięć mm w ciele. Kilku obwiesiów zatrzymuje się. Trzej kolesie prą dalej. W uniesionych rękach błyszczy w świetle okolicznych latarni trzymany przez nich sprzęt. Nie ma czasu odliczać do zera. Cztery, trzy, okej, okay. pobite gary. Sami chcieliście. Naciskam spust. Trzykrotnie. Wiara spierdala jak stado antylop na prerii. Nawet ten najgrubszy. Skacze przez ławki, płotki, zaparkowane samochody. Niby jelonek. Obywatel w klatce ryczy, że nas wszystkich zajebie, a obie dupy wcześniej wyrucha analnie. Nie tam tylko urwie łeb i naszcza do szyi. Co za noc. Ładujemy się do busa. Szybko informuje dyżurnego o oddanych trzech strzałach ostrzegawczych. Opisuje dokładnie sytuację, tłumacząc się jednocześnie, że wcześniej nie było czasu na powiadomienie. Oficer rozumie. Poleca wracać nam z jeńcem do jednostki, wcześniej przebadać. Drugi raz docieramy na pogotowie. Ten sam lekarz patrzy na skręconego, lekko poobijanego jego mościa. W końcu otarł się parę razy o asfalt. Koleś z dyskoteki łypi I co się kurwa, jebany, konowale gapisz? Nie widzisz, że mnie psy obiły? Pluje w twarz doktorowi. Szybki unik białego kitla, plwocinę rozbryzgują się na świeżo odmalowanej ścianie. Proszę go zabrać. Przecież widzę, że zdrowy. Wyciągamy na siłę z do radiowozu. Wracam po zaświadczenie z dowodem osobistym pacjenta, znalezionym w trakcie kontroli osobistej. Kutas odmówił podania danych, twierdził, że nie posiada dokumentu tożsamości. Co za noc. Jak pragnę zdrowia, mówi do siebie chyba młody lekarz. Szybciutko wypisuje kwitek. Zabieram. Wychodzę bez słowa. Jeszcze sieć fokumaninowy nowy nauczysz życia. Adresuję lekarzowi myśl i już mnie nie ma. Docieramy do jednostki. Dyżurnym jest dzisiaj stary milicjant. Wczoraj dowiedział się, że za cztery lata służby w SB policzą mu do emerytury o wiele mniej niż dotychczas. Za pół roku szykował się do pełnej emeryturki. Teraz obliczył, że będzie musiał zapierdalać jeszcze trzy lata, żeby dostać maksa i mieć złotą jesień. Strasznie się wkurwił. Ma pretensje do partii generała Jaruzelskiego, obecnie rządzących oraz do nas, że mu przywozimy kolejną robotę i kłopoty. Mamy rozkłód obywatela. Natychmiast. Doprowadzony uspokaja się. Mówi, że mamy po robocie. Wyjebią wszystkich nazajutrz. Milicjant ucieka do dyżurki. Koleś tłumaczy co i jak. Po pierwsze jest poukładany w mieście. Zna zastępcę burmistrza Pizdowa Górnego, wójta Pizdowa Dolnego, sekretarkę w urzędzie miasta i gminy. Osobiście. Pośrednio miał kontakty z pizdowickimi VIPami. był kiedyś na wspólnej imprezie, na której otarł się, przechodząc w pijackim rytmie o sutannę miejscowego proboszcza. Widział wtedy ze stu metrów pana wojewodę. Poza tym redaktor Pizdowickiego Tygodnika moralnego jest jego kompanem od intelektualnych wypadów do apery, teatru i okolicznych bordeli. Krótko mówiąc, mamy pozamiatane. Dżurny nawet nosa nie wychyla. Zaczynamy kwitologię. Protokół zatrzymania osoby podejrzewanej o znieważenie funkcjonariuszek na służbie. Groźby karalne. Obywatel nie podpisze. No to chuj ci w dupę, se myślę. Badanie trzeźwości? Też nie. O testerze narkotykowym nie ma co wspominać. Na krew nie pojedziemy bo do takiej dupereli nikt nam nie da ostatniej ampułki wyżebranej zresztą od Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Oszczędności w policji. Depozyt odbieramy po krótkiej szarpaninie i ponownym skuciu kajdankami. Trudno zabezpieczać przedmioty, kiedy właściciel próbuje założyć ci chwyt Nelsona. Słaniaczek pozbywa się złotych precjozów, gotówki, paska do spodni, sznurowadeł, Razem z butami. Twierdzi, że wszystko mu ukradniemy, bo w życiu nie widzieliśmy takich gadżetów. Nie. Nie chcę nikogo powiadamiać. Za nie złoży sam. Adwokata nie chce. Nie jesteśmy tego warci. Jutro własnoręcznie napiszę dokumenty głównej Strasburga, papieża. Naruszyliśmy jego obywatelskie prawa, godność, honor człowieka. Bekniemy za to, że jej kurwa, w ciągu ostatniego tygodnia ludzie z ulicy zwania mnie już czterokrotnie. Co ze mną jest nie tak? Podchodzę do lusterka, język na wierzch, czysty, oczy, odchylam, powieki, bez zacieków, no, że huch, nie najświeższy. Ale wezmę tak i będzie po sprawie. W międzyczasie przywożą z poniewieranego, jak niebieskie stworzenie Staszka Predatora. Pizda na piździe, pizdą pogania. Gliniarze też wyglądają jak po spotkaniu z Bawołem. Zaświadczenie lekarskie mówi wyraźnie. Może przebywać w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Być konwojowany przez policję bez opieki lekarza. Pytam chłopaków, czy mieli przeprawę z doktorem. Nie, żadnej. Rzucił tylko okiem na pacjenta, ten poczęstował go mięsem w stylu o ty chuju pierdolony, ostatnio nie przyjechałeś do wezwania, jak się wiszka jego krowa cieniła. Ja ci tego nie zapomnę. Cii. masz szczęście, że cielak zdrowy. Tym razem trafił śliną w korpus doktora. Tak sobie siedzimy, rozmawiamy. Dyczurny z bólem głowy za pulpitem dowodzenia siedzi. Telefony dzwonią jak szalone notatki, piszemy, a tu nagle. O ty ciulu zajebany. Czy Stasiek Predator. Siedzi na inteligenciku, sprawnie zaciska obie ręce na zgrabnej szyjce przyszłości narodu, aż ofierze oczy na wierzch wychodzić zaczynają. ten coś, tam nieskładnie poczyna machać w powietrzu łapkami, ale żadnych szans nie ma. Przewaga wagi, siły i wzburzenia jest po stronie Staszka. Duszony pomocy wzywa, szepcząc, charcząc ostatkiem sił. Podeszliśmy, oderwaliśmy wiejską przewodnią siłę narodu od kruchego ciałka masona. Pięć minut i doszedł do siebie. Okazało się, że zaszło drobne nieporozumienie na tle światopoglądu, czyli jak odbiera się poród jełówki. Oczywistą oczywistością było to, że obaj nie mogą przebywać w jednej celi. Ktoś mógłby nie dożyć poranka. Kolejne problemy spłynęły na łysą pałę milicjanta. Niezbędne okazały się przesunięcia kadrowe w lochach. K może przebywać z T. Przywiezieni przez służbę popołudniową. Nie znają się, obaj najebani jak worki nienawidzą żon. Będą mieli o czym rozmawiać. Wrzuceni na wspólne deski, przytulili się, objęli, chrapią w najlepsze. Stasiu predator, ten od wyrywania kręgosłupów egzystencjonalnych zostaje sam inteligencik w drugiej celi z jednym ostatnim już miejscem wolnym. A to dopiero druga w nocy albo nad ranem. Co to będzie? Co to będzie? Kończymy dokumentację. Wniosek do Sądu grockiego za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, stworzenie zagrożenia w ruchu poprzez wtargnięcie na jezdnię, niepodanie danych osobowych umundurowanym funkcjonariuszom, Używanie słów wulgarnych? i będzie drogo. Szczególnie jeśli trafi na dzień orzekania pani prezes sądu, który dwa tygodnie temu obili w mieście Zenusia. Jeszcze tylko poranne przesłuchanie do sprawy o znieważenie i będziemy wolni. Ale do szóstej rano jeszcze cztery godziny. A ulicy, dyskoteki, pijalnie, piwa pełne ludzi. Drugi patrol zaczyna swoją dokumentację z tym, że nie pierdolą się w wykroczeniówkę tylko walą z grubej rury, jadąc z czynną napaścią na policjantów. Gdyby starszy sierżant nie uskoczył w bok, byłby teraz w dwóch częściach i mógłby służyć jako świeżynka na zajęciach z anatomii przekroju człowieka dla studentów pierwszego roku pobliskiej akademii medycznej, na których to mdleje więcej niż połowa przyszłych lekarzy. Starszy posterunkowy za to wykazał się iście błyskawicznym refleksem, cofając nogę. Uratował sobie co najmniej dwa palce przed świszczącym w powietrzu ostrzem siekier. Narzędzie leży sobie takie nijakie na blacie zabezpieczone do oględzin. Na miejsce ściągnięci zostają kryminalni, techowcy. Tyle roboty przed nimi, ale najęłeście na psa. To szczekaj, jak mawiał raczej krzyczał dowódca kompanii szkolnej.